Polska społeczność kibicowska jest znana na całym świecie. Nasze oprawy są jednymi z najpiękniejszych i najbardziej imponujących. Polski kibic jest kibicem oddanym, który zawsze i do końca wspiera swój ukochany klub. W dzisiejszym odcinku chciałbym skupić się na pewnej cieszynce w formie wspierania drużyny, która stała się popularna niemalże na całym świecie. Przed Wami cieszynka kibiców Lecha Poznań, która podbiła cały świat. Zapraszam do oglądania. Aby opowiedzieć tę historię, musimy cofnąć się do jesieni 2010 roku. Wspomniany w tytule Lech Poznań jako mistrz Polski rywalizował w europejskich pucharach. Najpierw próbował awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Niestety w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej polegli ze Spartą Praga. Kolejorz awans do fazy grupowej Ligi Europy wywalczył, eliminując ukraiński Dnipro Dniepropietrowsk, wygrywając w dwumeczu 1-0. W fazie grupowej Lech trafił na takich rywali, którzy równie dobrze mogliby rywalizować w Champions League. Manchester City, Juventus oraz Salzburg. Lech był skazywany na pożarcie, jednak udało im się zająć drugie miejsce w tabeli, przegrywając tylko jeden mecz. Wspomniana cieszynka ma związek z dwumeczem przeciwko Manchesterowi City, a dokładniej ze spotkaniem rozegranym w Anglii. Początek tego szaleństwa miał miejsce dokładnie 21 października 2010 roku. Wtedy to na Etihad Stadium The Citizens podejmowali Lecha Poznań. Lecha, który w pierwszej kolejce zremisował z Juventusem 3-3, a w drugiej pokonał Salzburg 2-0. Rywalizacja ta zakończyła się wygraną gospodarzy 3-1 po hat-tricku Emanuela Adebayora. W trakcie tego meczu kibice Lecha pokazali całemu światu, co to jest Poznań. Kilka tysięcy fanów na stadionie nagle odwróciło się plecami do murawy. Rozłożyli ręce, chwytając się osób obok, po czym podskakiwali w miejscu. Dało to efekt fali, która niosła się po całym sektorze gości. Efekt był niesamowity. Spodobał on się kibicom Manchesteru City, którzy postanowili to włączyć do swojego repertuaru form wspierania drużyny. Jak się później okazało, to był dopiero początek. Taka forma wspierania drużyny zyskała popularność niemalże na całym świecie. Całkiem niedawno De Poznań został wykorzystany przez kibiców Realu Sociedad w meczu Pucharu Króla przeciwko Atletico Madryt. Poza Realem i Manchesterem City cieszynka była wykonywana przez fanów takich drużyn jak Celtic, Deportivo Alaves czy australijskie Western Sydney Wanderers. Taka forma wsparcia była znana już wcześniej i nazywano ją grecką, jednak wśród grup kibicowskich popularne jest określenie De Poznań. Co ciekawe, początkowo uważano to za formę protestu przeciwko funkcjonowaniu klubu przy jednoczesnym przekazaniu pełnego wsparcia dla drużyny piłkarskiej. Jak widać jednak, znaczenie jest już nieco inne. Kibice chętnie sięgają po De Poznań, robiąc show na trybunach stadionu. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.